im smakować nie będzie. Także musiał rozwalić mrowisko. Całe takie spłaszczone. Na pewno to plenum teraz podjął. Mają co robić. I właśnie co jeszcze mogę wam powiedzieć, bo nie róbcie tak jak ja pokazywałem, bo one potrafią dotkliwie pogryźć, ale gdy poczują takie naprawdę zagrożenie, jak włożyłem tak tylko delikatnie palca, położyłem na nie, jakby pogłaskałem je, to absolutnie ani jedna mnie nie ugryzła. A jakbym uderzył w to mrowisko, wiadomo, z taką już perwersją, że naprawdę chcę je uszkodzić, no to wtedy bym zaczął by od razu gryźć, nie? A tak to na razie badały teren jakby tego palca, no i jest, no nie jest ugryziony w ogóle, nie. Także nie róbmy tak. Widzieliście? Położyłem palec trochę szybciej i już się zamierzają do gryzienia, nie? Bo to było takie, o, ja próbuję tutaj przegryźć skórę. Już widać po tym, jak się po prostu, jak się mogły wkurzyć. A jeżeli robi się to... powoli... to badają teren. I teraz na przykład nie gryzą. W ogóle. Bardzo mądre i bardzo pożyteczne zwierzęta. Super. Taka ciekawostka.